Moje nazwisko Pałka Tomasz, jestem prodziekanem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. Panel badań jest bardzo szeroki. No, biorąc pod uwagę profil naszej uczelni, my jesteśmy głównie zainteresowani na naszym wydziale badaniami nad sportowcami i restytucją, która może zostać przyspieszona właśnie poprzez jeden z zabiegów, który tutaj stosujemy, a mianowicie wibroterapię. W tej chwili trwają badania nad tym bodźcem, który stosujemy u sportowców. Jest to grupa sportowców, która przygotowuje się do olimpiady, do igrzysk olimpijskich w Pjongczang. Natomiast również są prowadzone badania na Wydziale Rehabilitacji z zakresu kosmetologii oraz fizjoterapii. Głównie tyczy to badań na kosmetologii biochemicznych, natomiast na Wydziale Rehabilitacji dotyczy to badań związanych z działaniem na bodziec bólowy, niwelowanie tego bodźca oraz na ruchomość w poszczególnych stawach. Są również prowadzone badania dotyczące metabolizmu, jak wibracja wpływa na metabolizm, zarówno spoczynkowy, jak i wysiłkowy. I w chwili obecnej to jest, że tak powiem, ten panel badań, którymi my się zajmujemy. Natomiast widzimy potrzebę badań związanych z układem sercowo-naczyniowym, krążeniowym, ponieważ literatura nie tylko krajowa, ale i światowa wskazuje na to, że wibracja, niemalże każdy rodzaj wibracji w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie tego układu. Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektów badawczych właśnie związanych z tym układem. Jesteśmy w trakcie konsultacji z jednostkami medycznymi, szpitalami na terenie miasta Krakowa, tak aby również wdrożyć tutaj te badania na klinikach i dotyczyłyby one przede wszystkim pacjentów z konkretnymi jednostkami chorobowymi. Jest wiele, że tak powiem, czynników, które wskazują na to, że warto robić te badania. Przede wszystkim jest to niefarmakologiczna taka terapia, która wpływa na organizm. No, to zostało potwierdzone licznymi badaniami, doniesień naukowych jest bardzo dużo na ten temat. W połączeniu z terapią jeszcze farmaceutyczną, z lekami, może dawać jeszcze lepsze efekty. Warto spróbować, czy w połączeniu tych dwóch bodźców nie ma jakichś zdecydowanie lepszych efektów. Można również łączyć wibroterapię choćby z polem elektromagnetycznym. Pierwsze takie badania, które pojawiają się na świecie, wskazują, że daje to bardzo duże efekty. I myślę, że jeszcze jest szereg, że tak powiem, obszarów, które nie były objęte badaniami z zakresu wibroterapii. Warto byłoby je zbadać, jak reaguje organizm właśnie na tego typu bodźce. No, mówimy tutaj o wibroterapii, ale możemy zmieniać i częstotliwość, i przyspieszenie. No, można po prostu tą częstotliwością żonglować. Po prostu trzeba znaleźć optymalne częstotliwości działania tej wibroterapii do poszczególnych jednostek chorobowych, czy też do regeneracji, restytucji powysiłkowej. Nie tylko u sportowców, ale i osób, które wykonują jakieś czynności życia codziennego, obciążają organizm, czy osoby starsze.